Siema, jestem Mikelele, ze mną jest Justyna, znana jako Misieku. Hejka. Witamy was w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. No i co, my tutaj ruszamy w dalszą przygodę. Wy możecie zostawić subika, żeby być na bieżąco. Zebraliśmy liście dyptanu. Tak, w poprzednim odcinku mieliśmy lekcję zielarstwa. Chodzi po różnych. Nauczyliśmy się tutaj trochę o ziołach. I co, chyba możemy lecieć dalej, zobaczyć kolejne misje, kolejne lekcje. Zobaczmy w ogóle, co my mamy tutaj do wyboru. Okej. Dobra, teraz misje, rozumiem? Tak. No, misji mamy sporo, to wybierz, którą byś chciała. Okej, mamy dziewczynę z... no, możemy chyba ją? To jest misja główna, no dobra. Zajęcia z eliksirów. To też jest misja główna. Chyba możemy zajęcia z eliksirów, kolejne zajęcia w sumie, czemu nie? No. No dobra, okej. Okay. Chyba, że chcesz jakieś poboczne. Obojętnie, możemy dobra. Na razie główne to porobić. Tak. Czy to jest gdzieś daleko? Nie, to w sumie 100 metrów, to chyba możemy się przebiec. O, dobra. I lecimy. Ładowania powinny być już szybsze, tak mi się zdaje. Tak. O, elegancko. No i ten Hogwart jakoś odżył. A, co by było tradycji. A, tak, trzeba niech tutaj popływają. Fontanną zakręcić, śmigło. O, patrz, odkryliśmy na to. To nam się przyda. Professor Blackwood Revelio. O, tutaj na ziemi czekają. To nic nie mamy. Dziwnie dźwięk się rozchodzi w tych korytarzach. Trochę tak. Jak na kogoś nie patrzysz, to on jest strasznie cichy. Dobra, gdzie mam iść teraz? No, przed siebie. A, że tutaj. Tak, okay. Tutaj masz drzwi. Proszę bardzo. O, trzeba musisz znowu spać. Usiąść i poczekać. Ale kulaj. Trochę jak Snape w pierwszej części. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Oh, Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. I Harry nie lubił zresztą eliksirów. Tutaj trochę scena jak z księcia półkrwi. Use a strong, to akurat dobrze jest w książce chyba napisane. When crushing your ingredients. To w ogóle ciekawe, bo... Please be meticulous when adding powder to your potions. Tylko one errant sneeze tej części could be disastrous. Gry będziemy tak faktycznie, wiecie, solidnie ważyli te eliksiry. Później to ograniczy się do klikania i zostawiania, tak samo jak te kwiatki, które teraz mieliśmy. Ale wielka łyżka. Przecież to mogło być męczące na dłuższą porę, na dłuższy wymieszane czas. Wymieszane mamy? Aha, nie sprawdzić. Tupta, tupta tutaj. Ten to chyba Bigo zrobił. Można źle zamieszać. Zobacz, wow. Od razu butelkę zapakować. Proszę bardzo, Harry Potter. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain. And will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time round. Dobra, może przebierzmy, bo tak zabawnie w tym szaliku wygląda. A chyba podnieśliśmy ostatnio jakieś dobra, nowe to przedmioty.
w wyposażeniu. O, a mogę tak po prostu przejść? Jasne, o, że możesz super. Tak też. Dobra, i zobacz, co my tutaj mamy nowego. Dobra, najpierw szalik może zobaczmy, czy mamy coś fajnego. Mamy jakiś inny, czerwony. O. I legendarny, o. No kurczę, dobra. Bierzemy. Niech będzie. Rękawiczek nie udało się żadnych znaleźć. Może okularki jakieś, o, to słabe. Dobra, to okularki wszystkie słabe mamy są. Mamy najlepsze póki co. Mhm. Czy jakieś czapeczkę mamy, coś lepszego? 19 aż podnosi. Dobra, bierzemy. Teraz wyglądamy trochę jak detektyw. No. To już sprawdzałaś. Okej, okay, tak, masz rację. Ja tutaj szaty czy pelerny, no, coś. No, wygląda jakbyśmy szatę mieli jakąś lepszą. Tu jeden. 6. 7. 12. Wow. A ja patrzyłam na ofensywę najbardziej. No tak, tak, tak. Okej, okay. Ofensywa. No dobra, 12, kozacko. Chociaż... Wyglądamy jak... U nas babcia ubrała trochę. Tak, tak. A odzienie? Tak, jak babcia wygląda w ogóle. Zobaczmy. O, plus tutaj 8 było. Plus 13. Dobra, weźmy to. Bierzemy. Jak bardzo ta szata ci przeszkadza, to możemy zmienić jej wygląd. Tak, jestem za. Ale poczekaj, bo na razie zdjęłaś odzienie całkowicie. I latamy tutaj na golasa. Dobra, to założone. I teraz tak, możemy albo zdjąć szatę i być takim zwykłym chłopkiem. Spoko. Możemy mieć taką. O, wow, magiczną. Takie trochę jak Taylor Swift, Midnight. Tutaj jest klasyczna. Trochę północ. No, to będzie w sumie klasyczna, taka typowa z emblematem. No. O! Tutaj taki płaszczyk. No, tylko ten szalik nam nie pasuje do tego płaszczyku. Nie, nawet ujdzie. O, ta jest tutaj fajna. Też taki klasyk. To jest, jest właśnie straszna. Ta babcina taka. Ta. To wow. jak super bohater. Jakbym zaraz miał zostać Supermanem, zdjąć okulary. Tak, super Harry. I to taki... Klasyczny też. Klasyczny jakiś płaszczyk. Nie, jak uważasz. To który? Na razie taki, no, czy... Może ten. Tutaj płaszczyk taki ubieramy. No, na Mugola trochę. Co? A mamy jakiś szalik bardziej mugolski. Tu mamy taki fioletowy. Tam by tam pasował do kolekcji. Fajny ten czerwony. No, ten fajny. Tu jest taki zwykły, do tyłu zawiązany. W sumie przerzucony. Ten mamy obecnie. Ten dziwny. Dziwny, no. Dobra, to co? Ten z tak, pionem? Weźmy ten, dobra. Fajny taki. I chyba tak zostawimy. Chyba czy tak. Rękawiczki jeszcze ewentualnie? Czerwone, hoho. No dobra, rękawiczki mało co widać. Tak, fajne. Takie czerwone mówisz? No, bo zielone, nie no, zielone nie tak. Nie no, zielone to nie pasują nam. To takie uzbrojone. Wow. To co, te czerwone? Tak, dawaj. Dobra. Będziemy proszę pewnie bardzo. Co odcinek zmieniać ubrania. No, postaramy się w każdym razie. Okay. Tu gdzieś chyba będę... Poczekaj, może z nim pogadać. Dobrze usłyszałeś chyba. No dobra, mówiłem, że zajmie się, nie? He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gary Weasley. Ah, yes. Coś we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adjurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Ciekawe I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Hej, czy mam dla ciebie ukraść coś? Tak. Co? Ryzykujemy? Yeah, I'll get you the Fuiper feather. As long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fuiper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Mam nadzieję, że chłop próbuje piwo uważyć. Też mogę wejść. No nawet musisz tutaj wejść. Okej, okay, co to jest? To jest pióro. Pióro, to jest to, które on chciał. I właśnie ukradłaś dla niego to pióro. Dobra, najpierw weźmy to futro. Mhm. Dobra, tu mamy liścik jakiś. Notatkę służbową. Borginburt. O, tu mamy coś jakby z zakonu Merz. Feniksa. No. W sklepie Borgina Borgsa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tył sklepu docierają podejrzane dostawy. I już wtedy ten sklep zaczynał być szemrany. Tak. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu, zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwowana ten przybytek.
Wyznaczono ciebie do tego zadania. Czekaj na dalsze rozkazy. On jest Aurorem? Tak. Wow. Revelio. Gruba fucha. O, jajeczka. Czemu nie? O, skrzynkę zobacz, ma tutaj ze sobą. To nic nie możemy, tutaj możemy coś. Okej. Okay. Co to dalej w skrzynce było? Ej, nie pokazała nam sobie w skrzynce. Nie. Dziwne. No, to dobra, to nic nie mamy. Ale tu ktoś chce pogadać. Ten Garrett chyba. Poczekaj. Podejdź tutaj, porozmawiać z nim. Trochę się obawiam. Profesor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Nie ma nic do powiedzenia? Innego? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Najlepsze zdanie. Wiele o tobie słyszałem. I'm Hamid, by the way. I teraz nie wiem, czy dobrego, czy złego. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. A, słuchaj. To dla mnie ulga, czy... I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Co taki mały się wydaje? Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Dobra, to jakiś dziwny trochę uczeń był. To co, możesz Garrettowi oddać piórko, zobaczymy co on uważa. Nie zdziwiłbym się, jakby coś się wypaliło. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adjurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. A, ten ma coś do powiedzenia? Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Nie, takie pierdoły gadają. Gadamy, a on chyba... Jest niewidomy. My Wiggenweld potion is utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Trochę ma takie myśli sterynowe. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Okej, okay, to wszyscy nie ci sobie ten składnik uprawiasz. Okej, okay, nic się już nie dowiemy chyba raczej. Tu nic nie ma. Dobra, to co, chyba idziemy do... Znalazłeś kartkę. Co my tu mamy? Znak Aurora profesora Sherpa. Aurorzy to strażnicy prawa magicznego ministerstwa, chroniący świat czarodziejów przed wszelkimi zagrożeniami, szczególnie ze strony czarnej magii. To oznaka Aurora, należy do profesora Sharpa. Okej, okay, tu mamy coś do podniesienia. To jest chyba taka firma telewizorów Sharp, no nie? Tak! Myślicie, że to właśnie profesor Sharp ją założył? Dobra, to może ma coś ugotować? Tak, tu nawet ma coś specjalnego ugotować. Okej, okay, ale co tu mogę zrobić? Ten eliksir Enduros, właśnie ten Enduros, tak. Dobra, i 30 sekund. Widzicie, tutaj już nie bawimy się w całe to mieszanie, dolewanie kropelek. Tak, tutaj szybciutko klikamy i mamy. Dobra, to tam mi się może uważyć, a ja mogę podejść teraz do Sharpa. Sharp chyba czeka na eliksir. Okay. O, patrz, co tam Garrett gotuje. Fajerwerki, jej! No, coś mu tu nie wyszło. Wtedy tu uważałeś. Coś fioletowego. Jakiś nie wypał. Sorry, profesor. Problemy. That'll be points from Gryffindor again. No dobra, fajerwerki trochę. Mr. Weasley zabrać. Czy możemy coś jeszcze nie było? Tutaj uważać. Felis Felicis! Na płynne szczęście. Czemu nie? No dobra. Przyda nam się. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemu z tego powodu. Revelio. Dobra, możemy najpierw chyba do niego podejść. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. Chyba by wybuchło, byłoby to nawiązanie do Harry'ego Pottera z filmów. Okej, okay, lecimy. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Sorry, on był cały czas w tej sali, to widział. Nie wiem co pan ma na myśli. Nie, no to tak bezczelne. Nie wiem, przepraszamy czy... Nie wiem, ja bym cię nie za pana. No dobra, nie wiem co pan ma na myśli. Nie wiem, co pan ma na myśli. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning.
As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. O, chyba zmierzamy do dosyć ważnej rzeczy. Each of us has had enough excitement for one day. O, i mamy misję ukończoną przy okazji. Teraz przekazuję już tobie. Okej, to my możemy jakąś inną misję tutaj kliknąć. Sprawdźmy, co mamy. Tu mamy? Co my tu mamy na misjach? To jest misja główna. Jakaś poboczna byłaby dobra. Zbierz latające książki Cressidy. W sumie jesteśmy chyba blisko tej biblioteki. Jest taka opcja. To moglibyśmy poszukać tych książek dla Cressidy. Tam tylko chyba Akio będzie. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Inspiracja Gareta. Nie przesadzę. Dobra. Nie no, teraz 100% wyglądam jak detektyw. Tak. I kojarzy mi się troszkę z takim... z Alone in the Dark, tym głównym bohaterem. Tylko, że my jesteśmy chudzi, a on tamten był dopakowany. O, podziwiam, że wiesz, gdzie masz iść, tak bez tej strzałki. No, no kojarzyłem to. To? Nie? O, nie mogę, wiem. Poczekaj. Levioso! Czemu nie mogę tego... A, bo... Okej, okay. Ja nie ten klawisz. Akio! Akio. Okej, tam mamy drugą. Tam jest kolejna. Nie jestem pewien, czy nie słychać przypadkiem dźwięku spada. Ale... Już poza nagraniem poszukam, jak wyłączyć to. Bo przyznam szczerze, że nie mam pojęcia. Dobrze jest. Dobra. Czekaj, trzecią książkę. Jeśli Rebelio może to pokaże. Na górze? Chyba na górze będą, masz rację. O, tam, tutaj tu jest. Tu lata? Okej, okay. Chyba dwie będą na górze. A, no, ucieka nam. Uciekłaś mi, tak? Je... Co ty? No, niezłomna. O, halo, proszę. Nie no, chodź tutaj. Akio! Nie no, uderzyłem ją zwykłym zaklęciem, a nie tym Akio. Dobra. No. Podejdź na wprost. Nie, patrz jak ją okay. zrobię. Okej, i bierzem. Nie. A, i teraz. Jest, mamy to. Dałeś się. Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. To czytamy. Co? Czytamy. To był dobry dzień, przynajmniej do momentu, kiedy Gareth lazł na moje piękne, ugotowane muchy, siatko skrzydły na tę swoją niedorzeczą miksturę, którą rzekomo tworzył. Musiałam wylać całą zawartość kociołka i zacząć od nowa. Strasznie z niego nic pomyśl. Wydaje mu się, że o miksturach wie wszystko, zawsze przeszkadza na zajęciach profesora Sharpa tymi swoimi eksperymentami. Jestem przekonana, że gdyby nie był tym bratankiem profesor Weasley... O! No tak, no w sumie ma to nazwisko. No tak, Gareth Weasley. To był dawno, by go wyrzucił. Dzisiaj na kolację znów wędzony dorsz. Z Abro zaczynamy je lubić. Choć i tak wolałabym pasztecik. No takie notatki trochę prywatne uważam. Tak, zwłaszcza o tych pasztecikach. Myślisz, że Cressida ciągnie tutaj do Gareta? Tutaj mówi, wie, że to jej się nie podobało, ale całkiem dużo pamiętnika mu poświęciła. Mm. O, mamy książkę. Dwie mamy nawet. I tutaj to. I pięknie, mamy zadanie ukończone. Książka Cressidy. Nie, nie mamy ukończonego, to była losowa strona, wiesz? Wow, okej, okay. Czyli jeszcze tutaj... jedna książka. Dobra, tutaj nie ma. Ja obstawiam, że będzie po drugiej stronie, no bo tak by było, wiecie, symetrycznie. Mogłoby tak być, tylko przez chwilę słyszałem taki dźwięk, jakby tu strona gdzieś była. Ale A jest tutaj obraz. A jak podejdziesz tutaj do balkonu? No, moment, odpaliłem obraz. Gdzie to jest? To jest gdzieś w bibliotece przy obrazie. Chyba tam po drugiej stronie będzie, tak myślę. Tak, dokładnie. Tak. A tutaj podejdziesz? Na sam środek? No tutaj przed sekundą zrobimy, zobacz. No faktycznie. Nie ma tutaj nic. Ale mamy tutaj tą stronę, książkę całą. Jest. Proszę A bardzo. Teraz słuchamy. Now to take them back to Cressida. Revelio. Wiecie co mi przeszkadza tylko? Że nie mogę używać tego odkrywania. Jak idziesz? W biegu. Dobra, tam na pewno masz tą motylkę. Tak. Ale szukam, bo gdzieś mi tutaj piszcie kartka. Gdzieś tu już ją słychać. Chyba tu będzie? Nie, to jest motylek.
gdzieś tutaj, no tylko ona może na dole będzie, wiecie? Tak, chyba jest na dole, wiesz? Chociaż... Revelio. Tutaj nie. Tu? Nie, tu nie będzie. Idź tam po ale prostu, to już wiesz? Tak głośno słychać. Dobra. Lumos. A, jeszcze tu sprawdzę. No, tutaj no. Jest, no właśnie. Stary bibliotekarz, w sumie taki duży. Ten portret przedstawia pierwszego bibliotekarza Hogwartu. Plotka głosi, że nie tolerował on hałaśliwych uczniów i był znany z częstego używania zaklęcia uciszającego przy najcichszym kichnięciu. Dobra. Matko, jaki straszny był. Za dużo chyba Wiedźmina gram, bo było plotka, ja już myślę, o, plotka. Nasz wierny koń. O, patrz, bibliotekarka tu przyszła. No, patrz, co ty robisz. Nie, co, po prostu hałasuję w bibliotece. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Proszę bardzo. Wow, ale ładnie. I mam karteczkę. Ale to już bez tekstu. Dobra, to... 11 poziom mamy. Zbiegamy na dół. Te poziomy chyba dopiero później będą nam cokolwiek dawały. Tak mi się wydaje. Kolejne jakie zadanie robią? Oddajmy to Cressidzie i zobaczymy jak nam z czasem Rebellion. Jest. Okay. Tu chyba powinna być też jakaś strona. Na pewno jest skrzynia, ale aha. Jej tej skrzyni nie dostaniemy. Tutaj przy dziale ksiąg zakazanych nie będzie kartki może? Nie. Ale ja mógłbym tutaj chyba wejść normalnie. Możesz, tak, ale mogę. Tu byliśmy, wiesz? I chyba nie było nic tak w ciągu... Tak myślę chyba. Tam będzie coś później. Mm. Znaczy byłoby już teraz, gdybyśmy tam przeszli. No ale dobra, pójdźmy do Cressidy. Dajmy jej książki, bo na pewno na nie czekała. Tutaj jesteś, Cressida. Any luck finding my diary? Nie, to chcesz, to możemy tam się wrócić ewentualnie. Hello, Cressida. Tak zaznaczyłeś. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Może nagrodę tutaj za pamiętnik. Jak chcesz? Bo jak nie, to Garethowi go dam. Nie, no, nie bądźmy tacy. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. O, mamy ukończoną misję. I tutaj jakąś chwytak na różdżkę mamy. Dobra, moglibyśmy zejść do tej biblioteki, ale z tego co pamiętam, póki co to nie ma sensu, bo nie mamy Alohomora odblokowanego. A tam będą zamknięte skrzynie. O, dobra, trzeba tutaj zakręcić fontannę. Zobaczmy jak tam nasze zadania wyglądają. Ile tam jeszcze mamy? Tutaj misje... Zostało tak, to w walce do zrobienia, ale to musimy iść walczyć. Gargulki... Czy one będą łatwe do znalezienia? Nie pamiętam gdzie one kompletnie są. Nawet nie wiem czy zrobiłem tą misję kiedykolwiek, chyba nie. A możemy spróbować. To może w przyszłym odcinku sobie spróbujemy. Dobra. I tutaj mamy dwie rundy z walk. Dobra, to zaznaczmy sobie tę misję. Daleko ona jest w ogóle? Nie wiem. Mapa. Dobra, te garkulki są dosyć daleko, tak. Więc myślę, że to załatwimy w przyszłym odcinku, a ten będziemy już powoli kończyć, więc jeżeli podobał się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, żeby być na bieżąco. Dokładnie. Wpadajcie do Justyny na Instagrama, link macie w opisie. Zapraszam was, też macie mój nick. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Hejka.